Cześć, nazywam się Justyna Żyła. Niektórzy z Was kojarzą mnie z kursów, które do tej pory prowadziłam w projekcie Masaż. Niedawno ruszyliśmy z nowym projektem, nowym kursem Terapia Narządów Wewnętrznych i już po pierwszym module dostaję od Was zapytania, dla kogo przeznaczony jest ten kurs, czy jest on trudny, jak wygląda. I chciałabym Wam powiedzieć, że sama terapia jest bardzo logiczna, może nie tyle prosta, ale na pewno da się ułożyć ją w pewien fajny, logiczny właśnie schemat, który pozwoli Wam przyswoić tą wiedzę. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać terapię, przykładową terapię, którą możecie poprowadzić w swoim gabinecie, w swojej pracy, dotyczącą przepukliny rozworu przełykowego. Jeśli chodzi o tą dysfunkcję, pacjenci, którzy się do Was zgłaszają, będą mówić Wam o takich objawach jak ból zamostkowy, ból w okolicy lewego nadbrzusza, ból lewego barku, bóle głowy, które się lokalizują w okolicy kości czołowej, ból w okolicy 11 okręgu piersiowego, właściwie w okolicy tego 11 okręgu piersiowego. Do tego jeszcze oczywiście dysfunkcje z układu wisceralnego, czyli wszystkie te, które będą dotyczyć obniżenia się przepony albo skrócenia przełyku. No i oczywiście takie rzeczy jak zgaga, odbijanie, cofanie treści pokarmowej i ogólna ciężkość w brzuchu. Jeżeli przychodzą do Was pacjenci z tego typu dolegliwościami, a do tego jest to kobieta po 50 roku życia, która jest w okresie menopauzalnym, czyli już zwierczająco działają estrogeny, kobiety w ciąży z tego samego powodu, osoby, które mają zwiększone ciśnienie brzuszne w przypadku otyłości, w przypadku osób, które nieprawidłowo podchodzą do defekacji, to znaczy mocno prą podczas tej defekacji, osoby, które dostały jakiś uraz, kopnięcie w jamę brzucha, czy jakiś upadek, to są wszystko osoby, które będą się kwalifikowały do diagnostyki pod tym kątem. Jeśli chodzi o przepuklinę rozworu przełykowego, mamy jej kilka rodzajów. Ślizgową, okołoprzełykową, mieszaną, właśnie pourazową i wrodzoną, która jest związana z skróceniem przełyku. Prawidłowo wpust żołądka podczas każdego wdechu i wydechu będzie przesuwał się około 1 cm powyżej rozworu przełykowego przepukliny, w stronę oczywiście klatki piersiowej i tak samo w dół, w stronę jamy brzucha, również o tą odległość 1 cm. Razem z rytmem przepony, czyli rytmem wdechu i wydechu. Najczęściej w gabinecie pojawiają się pacjenci, których dotyczy przepuklina wślizgowa rozworu przełykowego i w tej sytuacji ten wpust żołądka zostaje powyżej rozworu przełykowego cały czas, niezależnie od tego, czy bierzemy wdech czy wydech. On jest cały czas otwarty. Pamiętaj o tym, że zanim zaczniesz pracę na narządach jamy brzusznej, powinieneś wykonać co najmniej 2 testy czerwonej flagi, sprawdzające, czy do tej pracy możesz w ogóle podchodzić. Jeden to jest test na zapalenie otrzewnej, a drugi jest to test na tętniaka aorty brzusznej. Oczywiście przepuklina rozworu przełykowego jest stricte związana z przeponą, więc też nie zapomnij o tym, żeby wykonać diagnostykę przepony i ewentualnie jej terapię. Pozycja wpustu jest względnie stała. Jeżeli poszukujesz go, to zacznij szukać na wysokości 7 żebra, oczywiście po lewej stronie. Wyjdź od linii środkowej ciała, następnie przesuń się około 2 cm, oczywiście w zależności od gabarytu naszego pacjenta. Następnie uciśnij. Jeżeli odczuwany jest ból, możemy kierować się w stronę właśnie tej przepukliny lub też diagnozować się w stronę
jakiegoś kłopotu na poziomie stawu mostkowo-żebrowego. Pokażę Wam, jak wykonać palpację żołądka. Oczywiście żołądek może mieć różny kształt w zależności od tego, jaka jest pora dnia i jak on jest wypełniony. Jednak tak jak powiedziałam, ta pozycja wpustu, ona będzie względnie stała. Dlatego fiksuję tą część za pomocą jednej ręki, a następnie poprzez pociąganie poszukuję krzywizny większej żołądka. Zobaczcie, w momencie kiedy ja pociągam ręką prawą, to czuję opór pod ręką lewą. W momencie kiedy przestaję go czuć, to znaczy, że już tego żołądka nie trzymamy. Wtedy zaczynamy szukać krzywizny większej i możemy ją spokojnie objąć. Pierwszym testem diagnostycznym może być próba oddechu. Poproś swojego pacjenta, aby wykonał kilka płytkich, a następnie kilka głębokich oddechów. Jeżeli będzie czuć ból w okolicy lewego podżebrza albo w okolicy mostka, no to mamy wynik dodatni. Płytki i pogłębione. Podczas tej próby możesz delikatnie stabilizować tułów pacjenta. Dbaj o to, żeby nie był w przeproście, żeby nie był napięty, może być nawet lekko pochylony. Drugim testem będzie test uniesienia wpustu. W tym momencie będziemy próbować uchwycić wpust palcami. Musisz odsunąć mięsień prosty brzucha, następnie skierować swoje palce w stronę wpustu, który, tak jak wcześniej mówiliśmy, jest na wysokości 7 żebra. Jeżeli pacjent podczas tego ucisku, próby uniesienia, powie, że zwiększają się jego dolegliwości, to próba wychodzi nam dodatnia. Zwiększenie dolegliwości, czyli może poczuć właśnie kwasowość, może być mu niedobrze, może nasilić się ból, wszystkie te dolegliwości, z którymi wcześniej się do Ciebie zgłosił. Kolejnym próbą, takim testem potwierdzającym, będzie próba obniżenia wpustu. W tym celu kciukami fiksuję się na wysokości wpustu i obniżam go w stronę leżanki, w stronę kości krzyżowej. I w tym momencie, jeżeli pacjent mówi, o, jednak mnie nie boli, jednak tego nie czuję, no to mamy dwa testy potwierdzające tą dysfunkcję. Leczenie jest bardzo proste, wygląda dosyć podobnie jak test obniżenia, czyli znowu próbujemy na rozluźnionym brzuchu odsunąć sobie mięsień prosty brzucha, uchwycić górną część krzywizny brzucha i rozkładamy palce szeroko. Prosimy pacjenta o wdech. Podczas tego wdechu wykonujemy zgięcie. Uciskam palcami, obniżam wpust i wdech. Delikatnie proszę o powrót. I znowu poprawiam palce, wdech, obniżamy i wydech. Delikatny powrót. I kolejno wdech. I powrót. Najczęściej na kursach pojawia się pytanie, jak wiele powtórzeń potrzebujemy danego chwytu. No jest to pytanie, na które nie można udzielić jednej odpowiedzi. Na pewno będziemy powtarzać tą sekwencję do momentu, kiedy ustaną wszystkie dolegliwości. No i musicie czuć takie ogólne rozluźnienie w tej okolicy. Myślę, że pracę na narządach wewnętrznych trzeba po prostu poczuć, zobaczyć własnym okiem, ale mam nadzieję, że ten krótki materiał trochę Wam przybliżył sam temat i też uświadomił, że nie jest to nic trudnego. Jeśli spodobał się Wam ten materiał, dajcie znać. Możemy przygotować ich dla Was więcej. Możecie dać nam też jakieś propozycje, pytania. No i mam nadzieję, do zobaczenia.